Mieszkanie na start pobudziło ogromne dyskusje, a dzisiaj mamy Krzysztofa Bontala, który uczestniczył w spotkaniu z ministrem Krzysztofem Hetmanem oraz panem dyrektorem Juliuszem Teclaffem. Mam nadzieję, że poprawnie wymieniłem nazwisko. Jeśli błąd, to przepraszam. Dyrektorem Departamentu Mieszkalnictwa w spotkaniu takim konsultacyjnym, czy też może raczej w szerokich rozmowach na temat założeń programu Mieszkanie na Start. Od razu powiem, że warto według mnie docenić ministra, który się konsultuje, bo przecież trudno wymagać od ministra, żeby ogarniał wszystkie 20 problemów, bo 20 departamentów jest w tym ministerstwie i znał się na wszystkim. Zresztą minister jest politologiem, więc no, nie może się znać przecież na mieszkalnictwie, nieruchomościach, planowaniu przestrzennym, a nawet nie wiem, czy wiecie, że wchodzi w skład tego ministerstwa również polityka kosmiczna. To widać na stronach, chociaż departamentu nie ma. Pan Juliusz Teclaff, natomiast jest to autor, jeden z autorów, w każdym razie jak sądzę, programu Bezpieczny Kredyt 2%. No i teraz też zapewne w Mieszkaniu na Start pracuje, bo to jego departament przygotowuje. Nie wiem, kto jest bardziej autorem, czy minister, czy urzędnik, ale ja wierzę, że urzędnicy zawsze mają siłę sprawczą. A dobrze jest, kiedy minister pyta również innych ludzi o radę i taką właśnie był Krzysztof Bontal. A jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, pisania nam w komentarzach sugestii nowych audycji oraz do komentowania tego, co sądzicie o tym kolejnym programie pomocowym. Krzysztofie, powiedz nam ogólnie, najpierw czemu było poświęcone to spotkanie? Czy rozmawialiście tylko o tym kredycie, czy też o jakichś innych rozwiązaniach dla mieszkalnictwa? Czego się chciał dowiedzieć minister? I no nie wiem, czy możesz powiedzieć, czy wyciągnął wnioski, ale czy wyglądało na to, że ma zamiar wyciągnąć wnioski z Waszych uwag? Dzień dobry Państwu. No tak, spotkanie odbyło się w czwartek, w zeszłym tygodniu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstwa, tam jeszcze pan minister Tomczak, którego nie wymieniłeś, chociaż no, pracowników było ministerstwa, bo tam jeszcze kilku na pewno. Natomiast po drugiej stronie była grupa osób związanych z kredytami, czyli takich jak ja, czyli na co dzień zajmujących się kredytami, gdzieś tam zajmujących się też bezpiecznym kredytem, pewnie to też gdzieś był taki klucz trochę tego wyboru. I druga grupa osób to były osoby, które ja nazywam analitykami rynku, szeroko pojętego rynku nieruchomości. I na zaproszeniu, czyli na to spotkanie, była informacja, że to będzie spotkanie o tym kredycie mieszkaniowym na start, że tego ma dotyczyć. I ja tego się spodziewałem. I niestety czuję trochę niedosyt, dlatego że przez ten dobór uczestników, tak, przez te dwie grupy, które jednak no, zajmują się trochę czym innym, przynajmniej połowa spotkania przeszła na tematy takie bardzo ogólne, czyli naprawianie mieszkalnictwa, pomysły zupełnie inne niż sam ten kredyt mieszkaniowy na start, więc przyznam szczerze, że tak jak powiedziałem, ja trochę czuję niedosyt, dlatego że myślałem, że dowiem się bardzo dużo szczegółów do tych założeń, które wszyscy już chyba znamy, które gdzieś tam zostały w tym internecie opublikowane, a realnie dowiedziałem się naprawdę no, może z czterech, pięciu, z tego połowy i tak większość z ludzi, którzy się tym zajmują, się domyślała. Natomiast no, czy ministerstwo wyciągnie wnioski? Ja to zakładam, że po to są te spotkania, tak? To było pierwsze spotkanie. Po tym było jeszcze w zeszłym tygodniu, były jeszcze dwa spotkania, chyba na drugi dzień, jeśli dobrze, w piątek być może, i to było z przedstawicielami banków, łącznie z Związkiem Banków Polskich. I drugie spotkanie było z przedstawicielami deweloperów, był, nie wiem kto tam dokładnie był, ale byli przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich i już w piątek lub w sobotę zostały zapowiedziane następne spotkania, tak? Więc to grono będzie większe pewnie, będą pewnie, zakładam, że społecznicy, że będzie więcej osób właśnie, które zajmują się też rynkiem nieruchomości, ale no jeżeli uważam, chodzi o ten kredyt, i o taki produkt, tak, o pomysł tego w ogóle programu, no to spotkania z tymi, którzy się tymi kredytami zajmują, no, mają sens, no bo jedni się zajmują, a drudzy mają ich udzielać, tak? No też to widziałem jakieś, nie wiem,
zdania oburzenia, że o, z bankowcami się rozmawia, no ale to z kim? No przecież to oni mają ten program wprowadzić, więc nawet chociaż omówię technicznych rzeczy, prawda, o których też będziemy mówili o tym, jak ten kredyt miałby być skonstruowany, no też oni to muszą wdrożyć, oni muszą chcieć, bo program można jakikolwiek prowadzić, ale jak ktoś nie będzie go wykonywał, no to jego nie będzie, tak. Natomiast rozmowa była w porządku, tak ja uważam, no. My słuchaliśmy, oni słuchali, no, ostatecznie piłeczka będzie i tak po stronie ministerstwa, bo to oni są decyzyjni. My możemy sobie mówić, co tam chcemy, tak? Opinie możemy wyrażać, ale jednak to oni będą decydować, które z rozwiązań będą wdrażane. Dodajmy jeszcze, Krzysztofie, tak na chwilę ci przerwę, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, że to w zasadzie jest taka no, dość rzadka forma, bo to jest konsultowanie dopiero założeń programu. Tak naprawdę konsultacje społeczne ustaw odbywają się dopiero jak zostanie ogłoszony projekt ustawy zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego i dopiero wtedy jest co konsultować. Każdy zresztą może się zapisać do tych konsultacji społecznych. Różnie to bywa w historii z wykorzystywaniem tych konsultacji i z dostosowaniem się do udzielanych porad, ale to zostawmy. Natomiast no to jest jasne, że jeszcze projektu nie ma, czyli jest taka wstępna konsultacja. Też te spotkanie twoje, rozumiem, było szersze, a zaproszonych było mniej, bo ten właśnie dyrektor to był od Departamentu Mieszkalnictwa, a tam jest przecież jeszcze Departament Budownictwa, Departament Planowania Przestrzennego i to są departamenty bardziej odpowiadające za rozwój w ogóle rynku nieruchomości i za gospodarkę niż akurat ten departament, który lubi udzielać takich kredytów wspierających popyt. I chciałbym, żebyśmy omówili dwie rzeczy, żebyśmy po pierwsze pokazali widzom taki wykres, który pokazuje rzecz ważną, bo też pytanie było, co ten kredyt, jaki ten kredyt może być duży. I w praktyce on może być nieskończenie duży, jeżeli masz zdolność kredytową, tylko że po prostu masz pewien limit, w którym korzystasz z tego dobrodziejstwa niższego oprocentowania. Tak jest, Krzysztofie? No tak, dokładnie. Założenia są takie. Znowu wrócę do założenia, tak? Tak jak ty sam powiedziałeś, że konsultacje są. Trzeba coś konsultować. Ja też myślałem, że my może nie zobaczymy całego projektu, ale że jednak szersze te założenia i wtedy można się do nich odnieść, prawda? No tu jednak tego jeszcze nie było. Natomiast wracając do tego, co pokazałeś. Kredyt, co do zasady, przynajmniej w założeniach, może być nieograniczony. On może być dowolnie duży, jeżeli zdolność kredytowa na to pozwoli. Może być dowolnie duży wkład własny, czyli realnie można też kupić tak drogą nieruchomość, jak się chce. Tego nie było w poprzednim programie, czyli w tym jeszcze obowiązującym. Natomiast dopłata do odsetek będzie tylko do odpowiedniej części tego kredytu. Czyli w przykładzie na przykład tak zwanego singla, singiel może sobie wziąć milion nawet kredytu, tak, jeżeli będzie sobie tego życzył, ale dopłatę będzie miał tylko do 200 tysięcy. No ale nie będzie na milion, to nie będzie miał raczej zdolności kredytowej, bo jeszcze jest ograniczenie drugie, że nie może zarabiać więcej niż 10 tysięcy, przynajmniej w momencie wzięcia kredytu. To wróć, to inwestycje na milion, tak? Bo może mieć wkład własny i tutaj tak. Już on sobie może tutaj ten dom, to mieszkanie faktycznie kupić takie, jakie będzie chciał. No, czy będzie mógł, to już jest zupełnie co innego, prawda? I takie założenie. Oczywiście my tutaj pomijamy te wskaźniki takie dodatkowe, bo to już by było trochę mieszanie, że w dużych miastach, gdzie tam ten wskaźnik odtworzenia kosztów wybudowania jednego metra kwadratowego przekracza chyba tam 30% średniej krajowej, to wtedy nie będzie 200, tylko będzie o 20% ten limit zwiększony. Ale to ja bym na razie to pominął, bo to może się jeszcze zmieniać, więc tutaj zostawmy to, bo to trochę zamiesza. Natomiast wysokość tego kredytu, do którego, tej części kredytu, do którego ma być dopłata, ona rośnie z ilością osób w gospodarstwie domowym. I tak jak już pewnie wszędzie można to przeczytać. Singiel to jest 200 tysięcy, dwuosobowe gospodarstwo, czyli albo rodzic z dzieckiem, albo para, bo może być to też albo małżeństwo, albo para, bo też dopuszczalne mają być związki nieformalne, będą miały 400 tysięcy, trzyosobowe gospodarstwo będzie 450 tysięcy,
czteroosobowe 500 tysięcy i 600 tysięcy będzie miało pięcioosobowe gospodarstwo, a za każdą następną osobę w rodzinie, czyli szóstą, siódmą, przewidziane jest dodatkowe 100 tysięcy. Także to nawet te 600 tysięcy to nie jest tym ogranicznikiem, bo jak ktoś ma naprawdę bardzo dużą rodzinę, dużo ponad średnią, no to ten kredyt może być większy. Od ilości osób w rodzinie jest także uzależnione oprocentowanie tej właśnie części, gdzie mamy dopłaty. No reszta to ona jest rynkowo tak, jak my będziemy, tak jak oprocentowanie kredytu banku, w którym my to będziemy normalnie zaciągać. I tutaj mała uwaga jeszcze dla widzów, żeby też wiedzieli, na tym wykresie i tak samo na poprzednim było założenie, że ten dodatkowy kredyt jest oprocentowany na 7%. To oczywiście może być różnie w bankach w przyszłości, więc proszę nie traktować tych rzeczy jako święty wyznacznik. I tak samo zresztą na tej tabeli widzicie, że to jest tylko sam kredyt policzony i odsetki od kredytu. Nie ma tutaj żadnej marży, żadnych innych dodatkowych opłat wliczonych. Oddaję Ci głos. No ale ten, wiesz, te 7% przyjęte przez Ciebie to jest akurat poprawne na dzisiejsze czasy. Tak? To jest wartość rynkowa i z tego też wynika to, co nazwałeś tutaj oprocentowaniem ważonym całego kredytu, bo konstrukcja tego kredytu, tego oprocentowania będzie taka, że będzie to tak naprawdę średnia ważona z tych dwóch kwot, z tych dwóch wartości. No i tutaj doskonale widzimy, że im mniejsze gospodarstwo domowe, tym droższy kredyt. Czyli to ten przysłowiowy kredyt 0%, który był zapowiadany w kampanii przedwyborczej, no on jest dopiero od pięcioosobowego gospodarstwa domowego. To wtedy dopiero możemy mieć faktycznie tą część kredytu oprocentowaną 0%, ale sumaryczna tak naprawdę zależy od wielu czynników, no przede wszystkim od tego, ile mamy wkładu własnego i ile kosztuje ta nasza nieruchomość. To, co tutaj gdzieś pokazałeś, tu ewidentnie widać, że fajne oprocentowanie jest, jeżeli mamy przy na przykład singlu 200 tysięcy, jeżeli już dołożymy drugie 200 tysięcy, co daje 400 tysięcy, to też w niektórych lokalizacjach to żaden szał nie jest, prawda, że zbyt dużo za to nie kupimy, no to już nie ma. Nic nie kupisz za tą kwotę, prawie no nic. Więc, ale już samo to sprawia, że mamy 4,25 oprocentowanie, a nie 1,50, więc rata... I nie 2%. I nie 2%, oczywiście, tak, bo mówimy o całości. W tamtej wersji no było 500-600 tysięcy kwota kredytu i ta kwota kredytu była faktycznie oprocentowana, tam powiedzmy te 2%, tak, to jest z małymi rozbieżnościami, ale cała. Tutaj mamy zupełnie inaczej i no powiem szczerze, jedno to jest oprocentowanie i to, jaki my ten koszt kredytu będziemy mieli, bo to, że to jest też rzecz, która została uściślona na tym spotkaniu, czyli to, że ten kredyt w okresie dopłat będzie też tak jak bezpieczny kredyt udzielany w ratach malejących po to, żeby spłacić jak najwięcej kapitału, żeby w momencie przejścia już na standardową ratę to nie było takie duże obciążenie, żeby to było łagodniejsze i to jest fajne, ja to przyznaję, tak, ale przez to no jednak te raty trochę standardowe byłyby większe, no bo kredyt, rata malejąca pierwsza jest sporo większa niż rata tak zwana równa. I teraz ten kredyt z oprocentowaniem 4,25 w ratach malejących to będzie miał ratę, która będzie odpowiadała pewnie racie około 7% w ratach równych. I my tutaj dochodzimy do pewnego takiego momentu, gdzie z jednej strony my będziemy mieli tańszy kredyt, tańszy pod kątem jakichś kosztów całkowitych, tak? Czyli on będzie mniej sumarycznie kosztował, ale miesięcznie on będzie bardzo podobny do tego, co ja mogę wziąć rynkowo. I to jest rzecz, która jest często, uważam, pomijana, bo sukces, czyli to, że tak bardzo dużo chętnych było na bezpieczny kredyt, to nie jest tylko kwestia tego, że rata jest mniejsza. Oczywiście tego nie można nie doceniać, ale w dużej mierze chodziło o to, że zdolność kredytowa była ustawiona i możliwa do ustawienia w taki sposób, żeby liczyć to według tych rat po dopłacie. Te raty po dopłacie były no 2% mniej więcej, no to jednak dużo mniej niż 4,25, prawda? Więc kredytobiorcy mieli zdolność kredytową na wyższe kwoty, na takie, na które było wtedy im, takie, które były wtedy im potrzebne, za które oni tą nieruchomość mogli kupić. Tutaj może się okazać, że fajny ten kredyt jest, no jest tam, przysługuje mi te 1,5%, ale jeżeli ja dołożę jeszcze
dodatkową kwotę kredytu standardowo oprocentowaną, nie wiem, w wysokości 200, 100, 300 tysięcy, tak? Bo my to wcale te 200, tak jak kiwałeś głową no, i mówiłeś, że w Warszawie to szału nie będzie, więc pewnie 300 będzie przynajmniej trzeba doliczyć, więc to oprocentowanie już podskoczy pewnie w okolice 5%. No i teraz pytanie, kogo będzie na to stać? Czy naprawdę będzie to dużo? Duża pomoc, bo dzisiaj dużym ograniczeniem jest jednak zdolność kredytowa, w tym dostępie do kredytów w ogóle. Jest grupa duża osób, która uważa, że no, oni by sobie poradzili z taką ratą, ale niestety oni tego kredytu według zasad banków nie dostaną. No więc to teraz zadałeś pytanie, kogo będzie na to stać i dla kogo jest ten program, to zwróćmy na dwie sprawy uwagi. Uwagę, ten program ma trwać półtora roku, mniej więcej od połowy 2024 do końca 2025. Jeżeli będzie dobra sytuacja gospodarcza, inflacja będzie spadać, no to ten kredyt, taki, który trzeba dobrać, ten uzupełniający, nazwijmy to, będzie coraz tańszy, więc te raty będą też wyglądały, mogą wyglądać trochę korzystniej, jeżeli ten scenariusz się sprawdzi, bo może się również realizować scenariusz dokładnie odwrotny. Na warunki, które są dzisiaj na rynku, patrząc się na nie tak, jak je widzimy, to widzimy tak, że w stosunku do poprzedniego kredytu znacząco utrudniono zakupy młodszym rodzinom, mniejszym rodzinom. Singlom to już absolutnie bardzo utrudniono, ale też zobaczcie, jak prędko wychodzi oprocentowanie ważone kredytu powyżej 2%. W zasadzie to tylko te duże gospodarstwa z piątką osób, no nawet jak biorą maksymalny w dawnym wariancie dopuszczalny kredyt, czyli na 800 tysięcy, one nadal są wygrane w stosunku do bezpiecznego kredytu 2%. Ograniczono też, takim ograniczeniem pośrednim tego kredytu, to jest również limit dochodów, ale zwracam uwagę na to, co powiedzieliśmy z Krzysztofem, to nie jest sprawdzanie, jaki ktoś jest bogaty, bo przecież możesz mieć pieniądze pochodzące z darowizny, z jakiegoś spadku, skądkolwiek i możesz mieć pieniądze na wkład własny, możesz kupić sobie dowolną nieruchomość. Czyli krótko mówiąc, ten program, który tak jest ukształtowany, on wyraźnie też faworyzuje w stosunku do poprzedniego programu kupowanie mieszkań większych niż tych mniejszych. W poprzednim programie, ja pamiętam raport PKO BP, był ogromny udział w tym programie ludzi kupujących mieszkania właśnie singli i tych par, duży udział małych mieszkań i nawet według tego, co PKO BP pokazuje w swoim raporcie, to tam było takie, można było wyczytać, że te mieszkania kupowane w ramach tych, którzy brali ten bezpieczny kredyt, były generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, tańsze niż w tym samym czasie mieszkania kupowane przez ludzi, którzy nie korzystali z tego bezpiecznego kredytu, bo na przykład nie mogli, czyli jechali na tym zwykłym kredycie, ale oni brali droższe niż ci tańsze i że ci, którzy korzystali z bezpiecznego kredytu, bardziej zadłużali się w stosunku do swoich dochodów, czyli to byli w dużej części, nie wszyscy, ale w dużej części ludzie faktycznie no, mało majętni, dla których tamten program stał się szansą nabycia mieszkania. No teraz trzeba powiedzieć na pytanie, jak będzie działał nowy program. No to też nie wiemy, na ile ten bezpieczny kredyt wyczerpał potrzeby na rynku. Z drugiej strony podniósł ceny mieszkań, więc ludzi stać na mniej, w wielu miejscowościach niebotycznie. No i czy były w ogóle jakieś zdania na tym spotkaniu na temat takiego ustawienia kredytu? Nasi na przykład widzowie pytali się, czy się przewiduje zwiększenie limitu dla singli, czy to w ogóle jest rozważane w ministerstwie? Jaka była atmosfera na spotkaniu? Ta atmosfera była okej, tak, ale ja do meritum przejdę. Nie, to od razu mówię, temat zwiększenia limitu kwotowego dla singla nie był rozważany, to raz. Dwa, tam gdzieś padło pytanie było, o tym była jakaś krótka rozmowa na temat tego limitu wiekowego tego singla, te 35 lat. Dlaczego ten singiel ma 35 lat, a reszta ma nieograniczone, tak? Nieograniczony wiek. Krótka dyskusja tam się wywiązała, ale żadnych wniosków z tego nie pamiętam, żeby były jakieś wyciągane czy jakiekolwiek deklaracje. Natomiast to jest też ciekawe, bo mnie to zastanawia, bo singiel, co jest ograniczenie do 35 lat, ale dwóch singli
dwoje singli może przystąpić. Już nie ma ograniczenia do 35 lat, tak? No tak. I to jest jedno. Ale w ogóle a propos singli, to powiem ci w drugą stronę. Że dwoje singli tworzą tą parę. No tak, ten związek, ale szkoły. Ja wiem pod kątem rozwoju. Skoro jest to związek nieformalny, to jak będziemy to, on będzie rozumiał oświadczenie, my tworzymy związek. No tak, że, znaczy związek, nawet nie, o związku nie będzie, że tworzymy gospodarstwo domowe pewnie, tak? No tak, tak. No w tym sensie. Więc co? No tutaj też nie wiadomo, to co wiele osób powtarza, jak dużo tych singli ubędzie, bo będą pary przystępować, nie? To jest to. A propos tanich mieszkań. No, jak ja słyszę, że bezpieczny kredyt to się obłowili ci najbogatsi w ogóle i tam, nie wiadomo, nie, to jest totalna bzdura, ja nie wiem, no chyba, że ktoś ma innych klientów niż ja. Będę powtarzał, 90-80% klientów, z którymi miałem kontakt, ich nie stać by było na zakup tak drogiego mieszkania, na wzięcie takiego kredytu, jeżeli to byłby kredyt standardowy. Zdolność kredytowa robiła swoje, tak? Więc oni się poruszali tylko w tym zakresie zdolności kredytowej i dlatego tańsze mieszkania. To przecież ludzie nie chcą mniejszych mieszkań kupować. Jak ktoś za to pieniądze mógł kupić większe mieszkanie, to by kupił większe, tak? Tutaj po prostu poruszał się w jakichś tych ramach, ale wrócę do tych singli, bo tu cały czas jest większość rozmów, większość jakichś tematów komunikacji, która jest podejmowana, to jest, a jak tu polepszyć temu singlowi? Ale są też głosy z drugiej strony. A kto powiedział, że każdy singiel ma mieć swoje mieszkanie własne i że musi? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Także tutaj nagle my cały czas mówimy o jednej rzeczy, a są też głosy drugostronne. No tutaj to jest tak, że przecież do samego mieszkania, co do zasady, my nie potrzebujemy być posiadaczami, prawda? To też trzeba brać to pod uwagę, że na co ma ten program odpowiadać? My możemy wynajmować, możemy tam jakieś inne rozwiązania. Widzę, mrużysz oczy, zdziwiony jesteś tym, co mówię, ale tak to jest. Ja na przykład, ja jestem zwolennikiem zakupów nieruchomości, tak, ale też w kontekście tego jakby swojego majątku, rozwoju w ogóle później, przyszłości rodziny, tak, ale nie dla samej potrzeby mieszkania, bo potrzebę mieszkania, dachu, tak jak my to rozumiemy, dachu nad głową, możemy sobie spełnić inaczej. No nie musimy kupować tego mieszkania, prawda? Ja no mogę tak, ale odchodzimy w tym momencie odchodzimy od tematu kredytu mieszkanie na start. Oczywiście, ale jesteśmy przy singlu, nie? Sposób zaspokajania potrzeb życiowych na mieszkanie jest wiele i to, co ministerstwo mogłoby zrobić, a nie robi, czyli ja tak, dam takie porównanie, jak budujesz dom, to zaczynasz od budowy fundamentów, a na końcu malujesz, czy tam prawie gdzieś na końcu malujesz fasadę. Jak ona już jest postawiona, jak remontujesz dom, to również sprawdzasz jakość fundamentów, naprawiasz je, ściany naprawiasz i na końcu malujesz fasadę. A u nas, jakbyśmy to odnieśli do kredytu, to zamiast zmienić rynku na nieruchomości, to ministerstwo to i poprzednie, i jeszcze poprzednie, zamiast zrobić właśnie naprawę tego rynku od fundamentów, od bazy, czyli od naprawy złego prawa, wprowadzenia mnóstw zmiany, na przykład ustawy o prawie lokatorów, jednak zrobienia ustawy o rejtach, zmiany skutecznej i pełnej ustawy o planowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, opłat adiacenckich i tak dalej, to u nas dano najpierw jeden kredyt, potem drugi, który jest programem łatwym, bo on, wiesz, i nawet stosunkowo tanim, bo zobacz, wprowadzenie kredytu, niecały miliard przewidziano, pewnie trzeba będzie dopłacić trochę ponad miliard w bezpiecznym kredycie, ale to są żadne pieniądze w porównaniu z programami na przykład budowy mieszkań komunalnych. To zupełnie nie ta skala pieniędzy. Rezultat jest szybko, a tak zmiany prawne zrobić, no to trzeba się użerać ze wszystkimi, te zmiany prawne dadzą rezultat, jak będzie rządził ktoś inny, można powiedzieć. Dlatego uważam, że te programy oba są złe. To od razu ci powiem. Ale koncentrując się na tym mieszkaniu na start, to rozumiem, single, bardzo widziałem oburzone opinie singli. To jest bardzo duże. Nie dziwię się. Zresztą zaraz może ci single powiedzieć, że on dlatego singlem, że nie ma mieszkania. No, to tak też wygląda. Ale no jego pozycja na rynku, jak będzie z mieszkaniem, pewnie towarzyska będzie lepsza. Prawda? Na pewno, ale jego pozycja przy urnie wyborczej jest taka sama jak każdego innego. Nie, ja to rozumiem, ale to wiadomo, jak to działa, nie?
single mogą być zawiedzeni tym, że zostali, zresztą nie tylko single, bo obiecywano kredyt 0%, może niektórzy zagłosował w wyborach z powodu kredytu 0%, a tego kredytu 0% w praktyce nie dostał i dostał gorsze warunki niż w poprzednim programie, którego zresztą nie chwaliłem, od razu dodam. Natomiast słuchaj, pojawiły się pytania, ponieważ ten program dodał również nową grupę beneficjentów, której nie było w poprzednim, czyli osoby, które mają mieszkanie i mają trójkę dzieci. Już bez ukrywania się, bez kombinowania, można mieć mieszkanie, mając trójkę dzieci, korzystasz z tego programu. I pojawiły się takie pytania, czy po skorzystaniu z tego programu trzeba będzie sprzedać to mieszkanie, czy będzie można skorzystać z kredytu, kupić sobie mieszkanie, a tamto swoje mieszkanie posiadane zachować. Na razie chyba nie ma nic na ten temat. Czy można mieć kilka wręcz nieruchomości, czy tylko jedno mieszkanie? Jak to było, czy w ogóle to, żeście poruszali na spotkaniu i czy coś było na ten temat mówione? Doprecyzowanie oprócz tego, co jest w założeniach na naszej, na stronie ministerstwa. Tak, to było poruszone. Przede wszystkim to, jeśli dobrze pamiętam, to chodzi o drugie mieszkanie, tak? Czyli mam jedno i mogę kupić kolejne, no bo to też bardziej o to chodzi, chyba to jest celem, tak? Polepszenie swojego bytu mieszkaniowego. Natomiast nigdzie na razie nie padło, co z tym starym mieszkaniem, bo ty powiedziałeś, że coś nowego się pojawiło. No to w stosunku do bezpiecznego kredytu 2% to jest coś nowego, ale w stosunku do tam rodziny na swoim mieszkaniu, a dla młodych nie, bo tam to tak było, że jak miałeś trójkę dzieci, to tam limity były zdejmowane, tak? Mogłeś kupić następne mieszkanie, też były takie różne zasady. Natomiast, no ale to już dawne programy. Ale pamiętaj, że podobne opcje polityczne tworzyły. To trzeba też brać pod uwagę. Natomiast padało stwierdzenie, co z tym mieszkaniem, że uważamy, że powinno być na przykład 12 miesięcy na sprzedaż tego poprzedniego mieszkania. No bo co, no to teraz sobie kupuję drugie, tamto wynajmuję, tu mam kredyt 0%, pieniądze mam z najmu z poprzedniego mieszkania, czyli które prawdopodobnie mogą wystarczyć na, bo możesz tak zdarzyć, na opłacenie całej raty tej kapitałowej, bo tam jest tylko kapitał w tym momencie, jak dobrze kupię, prawda? Jak w dobrej cenie kupię, no to ja dostaję mieszkanie za darmo. Przynajmniej przez 10 lat. No, nie będę tego musiał dopłacać. No to chyba nie tędy droga. Ja w ogóle jestem, i to nie tylko ja, jesteśmy za tym, żeby może rozdzielić niektóre rzeczy. No bo tu już naprawdę jest wrzucone dużo. No, jakie rzeczy? Na przykład mówimy z jednej strony o singlach, czyli singiel, pary, które wchodzą w to życie, pierwsze mieszkanie, tak? Czyli pomoc w nabyciu pierwszego mieszkania. Tutaj mamy już drugie mieszkanie, czyli już mam to mieszkanie, polepszenie. Czy nie lepiej zrobić osobne programy dla tych? Zobacz, w tym programie Mieszkanie na Start nie ma żadnego bodźca, bo mówi się, że on jest prorodzinny. Dla mnie to nie jest taki do końca prorodzinny, bo on promuje duże rodziny może, tak, pod kątem tym kwotowym i innym, ale on w żaden sposób nie promuje tego, żeby rodziny się powiększały. Nie, on promuje rodzinę, która ma trójkę dzieci w wieku prawie 18, 17 i 16 lat na przykład. No tak, wiesz, ja tu mówię tak w cudzysłowie. A rodzice mają po 50. Wiesz, że tak w cudzysłowie mówię, to promuje, bo to też nie jest takie tam do końca, bo jeżeli będzie to mama, tato z trójką dzieci, to później tak te zdolności przyjdą takie, że ta promocja nieszczególnie może się do czegoś przydać, tak? Natomiast nie ma takiego, nie wiem, żebyśmy się... O, jest rodzinny kredyt mieszkaniowy. Jest tam takie coś jak spłata rodzinna. Drugie, kolejne dziecko, spłacamy kredyt. Może tutaj warto by było rozdzielić to i zrobić drugi podobny program, po prostu bardziej wycelowany, ale na przykład wyjściowe jest te 1% czy 1,5%, nie wiem, jak sobie tam będzie, ale za urodzenie następnego dziecka mamy albo pół punktu procentowego w dół, oprocentowanie, albo ktoś rzucił na przykład, że dopłaty są o 2 lata dłużej. Wiesz, jakieś różne rozwiązania można. Jest ta spłata rodzinna w tym rodzinnym kredycie. No i teraz ja mam cały czas problem z jedną rzeczą. Szuka się lekarstwa, tak, na jakieś schorzenie. I teraz od tego, jak bardzo dokładna będzie diagnoza, no powinno się dobierać lekarstwo. I ja mam wrażenie, że my tutaj dobieramy lekarstwo, nie wiem, te szczepionki 5 w 1 dla dzieci, co są, nie? Że... My tutaj dobieramy, mamy złą diagnozę, bo problemem polskiego rynku mieszkalnictwa jest mała podaż mieszkań.
No dobrze. W niektórych miejscowościach, nie we ale wszystkich. Ale ten program, ten program nie, nie odpowiada na ten w ogóle cel, znaczy, tak? Pan Juliusz Teclaw jest zwolennikiem i już poprzednio głosił, to on ukuł tezę, że sypanie pieniędzy w popyt spowoduje zwiększenie budownictwa. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, bo jeżeli się spojrzymy nawet na ten program, zobacz, tak jak powiedziałem, on faktycznie wycina w cudzysłowie, ogranicza możliwości w wielu miejscach singlom na kupienie mieszkania, preferuje mieszkania większe. Czy wyobrażasz sobie, że w ciągu półtora roku istnienia tego programu deweloper jest w stanie przeprogramować osiedle, w którym budował mieszkania z większym udziałem małych mieszkań na budowanie mieszkań większych? No przecież to absurd jest. Tomek, ale zobacz, bo ty zobacz, tutaj są zastrzeżenia nie do takiego programu, tylko do sposobu jego w jaki on został skonstruowany, czyli że bardzo duże pieniądze na taki, nie wiem, wysuszony rynek kredytowy i transakcyjny zostały wpuszczone w bardzo krótkim czasie. Załóżmy, że poszło, nie wiem, około 100 tysięcy kredytów w te pół roku, tak, złożonych. A teraz, co by było, gdyby na przykład, czy nie byłoby, jakby ten rynek się zachował, gdyby na przykład było 30 tysięcy rozłożone na rok, dodatkowych. Żeby tak był skonstruowany program. I później, i już wiemy, że w następnym roku, no te półtora roku to w ogóle jest tam, no nie wiem, no ja... Nie wiem, dlaczego jest półtora roku. Znaczy wiem, dlaczego, jak jest tłumaczone, bo jest tłumaczone, że na koniec 2025 roku oprocentowanie, jest szansa, że oprocentowania przez obniżkę stóp procentowych dojdą do takiego poziomu zbliżonego, jak mieliśmy przed pandemią, czyli tam 4% oprocentowane kredyty. I to jest to. I teraz, tylko że mamy taki, wiesz, ścianę, nie? Kończy się ten 2025, kończy się dofinansowanie. A jak stopy nie spadną, to znowu mamy jakiś koniec, wiesz, wpompowanie pieniędzy, wystrzał, więc proponowaliśmy inne rozwiązanie, które ja uważam jest super i sam za nim będę. To nie róbmy, jeżeli już chcą ten program wprowadzić, to nie róbmy do końca 2025 roku, tylko jeżeli powodem zakończenia programu ma być osiągnięcie jakiegoś pułapu oprocentowania, to zróbmy do osiągnięcia tego oprocentowania. Jakoś nie wiem, jak to zawrzeć, wiesz, tam formalnie. I wtedy mielibyśmy naturalne, patrz, deweloperzy mogliby wiedzieli, że mają naturalne przejście, bo skończy się program, to wejdziemy już w gospodarkę rynkową nieregulowaną, ale na tym samym poziomie jakby nabywczym, czyli po prostu możliwości klienta będą bardzo podobne, bo on taki sam kredyt będzie mógł wziąć. To jest... Dodam jeszcze, żeby przyznam ci rację, ale dodam jeszcze to w porównaniu też z bezpiecznym kredytem, który został niedoszacowany przez poprzednich urzędników Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zapał nasz do kupowania nie został doszacowany, co było absurdem, bo dla mnie jest normalnie wiadomo, że jeżeli się ustala program, w którym z góry się zapowiada, że program się skończy, jeżeli coś, jakieś wydarzenie nastąpi, w tym przypadku, jeżeli kredytów będzie branych dużo, bezpiecznego kredytu, no to ludzie usiłują skorzystać z tego programu i chcą być pierwszymi w kolejce. To tak jak byś napisał, promocja kończy się jutro i na tym polega przecież w ogóle ten czarny piątek, jego efekt po prostu. I zrobiono ten program, właśnie powiedziano, to się skończy, jak będzie duże zainteresowanie przekroczy. Ludzie czytają artykuły, o, jest duże zainteresowanie programem bezpieczny kredyt, więc pędzą po ten kredyt, następnie czytają jeszcze większe zainteresowanie i tak się ta maszyna napędza i rezultat jest taki, że w ciągu 6 miesięcy 2023 roku, przecież to już wiadomo powszechnie, tylko jeszcze nie jest do końca znana skala, przekroczono założenia programu Bezpieczny Kredyt, które miały być wykonane w ciągu 18 miesięcy. To w ciągu 6 miesięcy to przekroczono. Przy okazji dzięki temu właśnie w niektórych miejscowościach ceny nieruchomości poszybowały, można powiedzieć, w kosmos. Tak to jest po prostu. Teraz dla odmiany to jestem ciekaw, bo te mieszkania, słuchaj, zobacz, jednopokojowe, które były kupowane przez singli w ramach tego rosnącego nagle popytu na mieszkania jedno czy dwupokojowe, ogromnego wzrostu, bo to była ogromna grupa nabywców tak naprawdę, przynajmniej tak pokazuje PKO BP,
teraz tych singli nie będzie stać, na nowych singli nie będzie stać na kupowanie mieszkań. I pozostaje pytanie, czy bezpieczny kredyt już wyczerpał zapotrzebowanie singli na mieszkanie i tych par, czy też po prostu teraz się okaże, że ojej, to ja kupiłem mieszkanie takie i nie mam komu je sprzedać, bo nie ma chętnych na zakup. Może chętni są, tylko ich nie stać, bo przecież pokazywaliśmy, jak bardzo zmieniło się oprocentowanie w tej chwili w tej grupie tych, którzy chcą kupić najtańsze mieszkania. Nie w każdej miejscowości, od razu zastrzegam, bo to są też różne rynki lokalne i te ceny wyglądają różnie. Co o tym sądzisz? Wiesz co, po pierwsze to ja uważam, że już jest czas, a to się nie dzieje, na to, żeby sprawdzić, jakie w ogóle efekty wszystkie przyniósł ten bezpieczny kredyt 2%, bo on znowu miał odpowiadać na jakąś potrzebę, nie? I to, co mówisz, czy się wyczerpały te już potrzeby singli, czy już ta największa grupa singli kupiła te swoje mieszkania, a już jest potrzeba zaspokojona, tak? Czy jeszcze dalej trzeba ją zaspokajać? No i teraz nikt już, zobacz, się tym nie interesuje, dlatego że bezpieczny kredyt, jakby każdego w Polsce zapytać, kto coś o tym wie, jakie skutki przyniósł, miał bezpieczny kredyt, to tylko poda jeden skutek: wzrost horrendalny cen nieruchomości. Koniec. I żadnych innych skutków. I to przykryło w ogóle wszystko, co dotyczy tego bezpiecznego kredytu. My nic więcej o nim nie wiemy i ja nie wiem, czy my już się dowiemy, bo jeszcze zanim można było jakieś wnioski wyciągać, ten temat bezpiecznego kredytu działał, on trochę został przykryty tym kredytem mieszkaniowym na start, nowym tematem. Zobacz, my dzisiaj, nikogo dzisiaj nie interesuje nawet, ile zostało udzielonych tych, przepraszam, złożonych, zarejestrowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego tych kredytów. Widziałeś, że jakby kogoś to interesowało? A czy jest już taka informacja podana? Ja nie ma. Właśnie. Nie ma. Do 7 było rejestrowanie, my dzisiaj mamy 15, tydzień później i nikt nic nie wie, tak? Gdzie 7? 7 był ostatnim dniem rejestracji. Przecież wystarczy kliknąć w systemie BGK, zobaczyć, ile zostało zarejestrowane. Ja nie wiem, dlaczego nikt tego nie podaje. No, może ja to jest ręczny system. Wiesz, moje takie zboczenie zawodowe, już chciałbym wiedzieć po prostu z ciekawości mojej, ile tego było i wtedy naprawdę. No, PKO BP jest chyba bankiem, który robi jakieś takie raporty dotyczące tego produktu. Na razie raport... Słuchaj, ja uważam, że może ktoś, nie wiem, to jest spiskowa teoria dziejów i proszę mnie tutaj nie łapać za słowo, ale przecież wiemy, zdajemy sobie sprawę, zresztą to było chyba mówione, że ten program już przekroczył. W zeszłym roku już było wiadomo, on pod koniec, że przekroczył wszelkie założenia i było wiadomo, że dopłaty będą potrzebne większe, więc tak. Dziwię się temu też milczeniu, no bo przecież warto byłoby gdzieś te pieniądze, budżet planujemy, teraz robimy w ogóle wszystko, warto by poszukać pieniędzy na dopłaty do tych kredytów, bezpiecznych kredytów, które banki już udzieliły i które jeszcze udzielą, bo przecież dodajmy, że umowy, wnioski były składane do końca roku, ale umowy dopiero będą jeszcze następowały, jeszcze w styczniu, może nawet gdzieś tam niektóre z jakichś powodów przejdą na luty i tą realizację będziemy wiedzieli i wtedy dopiero będzie wiadomo, ile pieniędzy zabrakło, bo na pewno zabrakło. No na pewno zabrakło, to ja jestem tym, który powie, że i obstaję przy tym, że my nie tylko wyczerpaliśmy, my go 2 razy prawie przekroczyliśmy. I teraz słowo prawie, to już nie wiem, czy ja powinienem używać słowa prawie. I zobaczymy na koniec, bo będzie ogromna, ogromna ta liczba i to już będzie po tych złożonych wnioskach, bo ile ja mogę takich odpowiedzi negatywnych założyć? No 10% z tego, co tam zostało, no to więcej pewnie nie, bo to gdzieś jakaś zwykła statystyka jest, jak w przypadku większości innych kredytów. Nie wiem, no ty mówisz o teoriach spiskowych, no nie wiem, a może ta, może specjalnie nie jest to podawane dzisiaj dlatego, żeby, nie wiem, żeby nie wpłynęło też na od razu nastroje i opinie o tym nowym programie, który ma być prowadzony, że ten stary za dużo kosztował. Wiesz, no nie mam pojęcia. No ja bym chciał usłyszeć i dziwię się, że jeszcze tego nie usłyszałem. Uważam, że ta informacja już jest znana. Przyznam, że to jest jedna z rzeczy, która na spotkaniu w ministerstwie, o którą na spotkaniu w ministerstwie nie zapytałem, bo nie chcę mi się wierzyć, że oni nie wiedzą lub że nie zainteresowali się wcześniej tą wiedzą, tak? Dlatego tutaj też my nie wiemy. Fajnie byłoby teraz jakieś pół roku wyciągnąć, przeanalizować wszystkie skutki oprócz wzrostu cen tamtego
programu, zobaczyć, czy on jeszcze czegoś złego nie wprowadził, tak? Bo wiesz, no, po czasie trupy z szafy też wylatują. Zobaczyć, czy on faktycznie odpowiedział na tą potrzebę. Zobacz, ta ilość. A czy na przykład, gdyby oprocentowanie było 3%, 3,5%, to też byśmy mieli taką ilość wniosków? Pewnie nie, bo wpłynęłoby to na zdolność kredytową. Czyli znowu byłoby to mniejsze, tak? I teraz, jakbyśmy my mieli ciągłość, czyli, nie wiem, no udzielono 30, te sobie nawet niech te w pół roku, 30 tysięcy kredytów w 2023, no to jeszcze na 2024 mamy 20 tysięcy następne, tak? 20-30 tysięcy, w zależności od tego, jak to będzie. Czyli już mamy dalej ciągłość, tak? To już mógłby być jakiś sygnał, nie wiem, czy bodziec jakiś, bo to słowo bodziec to jest takie trochę naciągane, dla inwestorów, deweloperów, żeby zaczęli budować, tak? Jeżeli budujesz, to chcesz jako ten inwestor, deweloper mieć też jakąś pewność, a nie mamy pewności. Jeżeli nie chodzi o bezpieczny kredyt 2%, to warto podkreślić, że dzisiaj jest sytuacja taka. Wiadomo, że limit na 2023 i 2024, bo to był łączny limit, został przekroczony. Czyli zgodnie z ustawą, która ciągle obowiązuje, przecież tej ustawy nikt nie wykreślił, nie wyrzucił do śmieci, ona, to prawo jest obowiązujące w Polsce. Zgodnie z ustawą, która wprowadzała bezpieczny kredyt, ten kredyt może być uruchomiony, jeżeli starczy na niego pieniędzy w 2025 roku znów. Ale jeżeli jesteś deweloperem, to czy rozpoczniesz budowę mieszkania, planowanie osiedla, znając, jak wpłyną na, jakie były skutki tego bezpiecznego kredytu 2% pod profil nabywców, który powstał w związku z kredytem 2%, wiedząc, że no dobrze, ustawa obowiązuje, ale może zaraz przestanie obowiązywać, może zostanie wprowadzona inna. Przecież mieszkanie na start, jeszcze raz podkreślam, ono z punktu widzenia dewelopera ogranicza potężnie liczbę osób, które są zainteresowane mniejszymi mieszkaniami. Faworyzuje wyraźnie osoby zainteresowane dużymi mieszkaniami lub wręcz domami. Budowanie domu, sprzedanie mieszkania swojego, nawet jeżeli masz, i danie go jako wkład własny w kredyt na dom, to też jest ciekawe. A propos, zresztą tutaj się odniosę do tego, co powiedzieliście, że chcielibyście, żeby ktoś to mieszkanie rozliczył w ciągu 12 miesięcy. Ale przecież ten kredyt finansuje również budowanie domu. I oczywiście dom jednorodzinny można wybudować w ciągu od zera, w ciągu 12 miesięcy, jak ktoś się na tym zna i potrafi się zwinąć z tym budową. To fizycznie jest wykonalne, ale raczej wiemy, że w ogóle budowy, średnio budowy indywidualne to jest 4 lata. Tyle mniej więcej pokazuje badania GUS-u, tyle trwa budowa indywidualna. 2 lata buduje deweloper, a 4 lata osoba indywidualna od chwili wejścia na plac budowy, czyli jeszcze pamiętajmy o całym okresie planowania inwestycji i robienia tam wszystkich planów, projektów, uzyskiwania zezwoleń, który to wydłuża. Tak to wygląda, czyli mówisz o tym kredycie, bezpieczny kredyt to była jedna grupa odbiorców. Zdecydowanie wiemy, która, kto korzystał z tego kredytu, to pokazują badania PKBP. Głównie ci właśnie tańsze mieszkania, oczywiście większe też były kupowane, ale głównie ci z tańszych. Zresztą bezpieczny kredyt w jakiś sposób ograniczał ci wartość, ceny mieszkania, które możesz kupić, i tak się stało w niektórych miastach, nie we wszystkich, że w pewnym momencie większość mieszkań, na przykład 3-pokojowych w Warszawie, no to była powyżej, wystrzeliła ponad limit bezpiecznego kredytu 2%. Tutaj limitu nie ma. Jeszcze raz podkreślam. Co? Czyli ja bym chciał się odnieść do tego sprzedaży mieszkania na krótko tylko, tak? No wiesz, to ja to powiedziałem w skrócie, 12 miesięcy, ale od nabycia, w przypadku domu, no, tak jak w bezpiecznym kredycie, tam było 24 miesiące na zamieszkanie od momentu nabycia, nabycie w przypadku domu, to było zgłoszenie do użytkowania. Czyli zrób 12 miesięcy od tego i temat jest do dalej w grze, tak? Nie będzie tego ograniczenia, co powiedziałeś. Mogą sobie budować 2 lata, 3, tak, inwestorzy, ale jak wybuduje, to w ciągu 12 miesięcy ma tam to sprzedać.
Mam tutaj, a propos powiedziałeś to, to o tych domach i o tym, to ma być też kredyt na dokończenie budowy domu. I to wiemy, bo nie ma ograniczenia wkładu własnego, czyli teoretycznie no tak, masz powinno być, to budowę. Przytakiwano mi na tym spotkaniu, jak ja to mówiłem, tak? Aha, czyli to nie padło z ust, tylko ci przytaknięto o to pytanie, ale mam przy okazji drugie pytanie, bo też na naszym kanale padło pytanie, czy z tego kredytu będzie można skorzystać na wykończenie domu. Nie wiem, co ktoś rozumiał przez to słowo wykończenie. Z tym, że ja mam taką pewną uwagę, bo budowę formalnie to kończymy w momencie, kiedy ją kończymy, kiedy zgłosimy, żeśmy ją zakończyli i do tego zakończenia budowy nikt się nie patrzy, czy ktoś ma klepkę na podłogach, czy ma szlichtę, czy ma dywany na szlichcie, czy ma glazurę w łazience, wanny, takie rzeczy. To jest po prostu mało interesujące. Chodzi przez zakończenie budowy, to tak naprawdę jest no, przystąpienie do użytkowania, ale czy masz tam glazury, czy masz klepki, to nikogo nie interesuje. Nie wiem, na co będzie to finansowane. Czy był ten temat w ogóle poruszany? Nie, ten akurat nie, to znaczy inaczej. Jeżeli mówimy o samym takim wykończeniu, czyli po zgłoszeniu do użytkowania, no to ja zakładam, że nie będzie tego, bo już jak zgłosiłem do użytkowania, jestem posiadaczem nieruchomości mieszkalnej, jestem posiadaczem domu. Nie spełniam warunków, tak? Przed tym, czyli przed zakończeniem budowy, uważam, że najbardziej, że nie powinno być żadnego problemu z tym dokończeniem, kontynuowaniem budowy. O, to jest chyba takie najwłaściwsze słowo. Ale jeśli chodzi o samo wykończenie, no to nie. Jest to, ja tam bym tylko wrócił do tych deweloperów, bo my tak zastanawiamy się, że niepewność, no i ty gdzieś nawet użyłeś takiego stwierdzenia, wiem, że to było tam przesadzone, może trochę, że deweloper chce mieć pewność, że on te mieszkania sprzeda. No tak też. Nie ma takich biznesów, gdzie jest pewność. No ja też chciałbym mieć pewność, że ja będę miał klientów, że ktoś moim klientom zapewni, nie wiem, w jakiejś branży, w mojej akurat nie, może, ale finansowanie, żebym ja mógł na nich potem zarobić, tak? Wiesz, to też tak nie do końca. Ja rozumiem tych deweloperów i ich podejście i to tłumaczenie, no ale też nie będziemy dążyli do tego, że oni zaczną budować dopiero, kiedy będzie stuprocentowa pewność, że o, dobra, to ja będę miał zbyt na swoje produkty. To też tak nie działa, wiesz, no jakieś, oni sami podejmują też decyzje, prawda, na podstawie tego, co się dzieje. No i... Krzysztof, ale od razu ci powiem tak, i tak bo nie. Bo nie mają, nie powiem. No. Zgadzam się z tobą i nie zgadzam się zarazem, bo musisz spojrzeć na to na dwa sposoby. Direct developer, każdy, kto przystępuje do budowy osiedla, budynków wielorodzinnych, to on zastanawia się tak, jaki jest profil nabywców, bo przecież on musi sobie podzielić ten budynek na takie mieszkania, które są w miarę łatwo zbywalne, czyli są w trendzie. I jeżeli on wie, że przez lata, czy tam z jakiegoś powodu programu, najwięcej schodzą mieszkania jedno- i dwupokojowe, a mieszkania trzy- i czteropokojowe jest ich nadpodaż. Zresztą takie są badania Narodowego Banku Polskiego, który pokazuje, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym mamy do czynienia z niedoborem w stosunku do potrzeb, zapytań mieszkań mniejszych niż 50 metrów, a te większe niż 50 metrów są nadreprezentowane na rynku, co zresztą widać po cenach metra kwadratowego za dane mieszkanie przy określonej wielkości. Najpopularniejsze są, dodam od razu, mieszkania dwupokojowe, wcale nie jednopokojowe, to jest to, co jest najchętniej kupowane. Dwupokojowe i małe trzypokojowe, bo taka bieda. I tak projektuje deweloper. A w momencie, kiedy nagle mu mówisz, dobrze, my zrobimy super program, tylko z tego programu wytniemy ci wszystkich nabywców tych mniejszych mieszkań, albo przynajmniej 3/4 tych nabywców, no to stajesz przed zagadką, co masz projektować. Możesz po prostu uznać, że dobrze, to załóżmy ten program, to jest przejściówka i on potrwa sobie 1,5 roku, wobec tego projektuję podział po staremu, bo będę się zastanawiał, czy mam zrobić projektowanie nowego osiedla pod program, który nagle zginie za 1,5 roku, a ja wtedy dopiero będę mógł zacząć sprzedaż. No rozumiesz, znaczy chodzi mi o to, działalność dewelopera, oczywiście, że jest ryzykowna jak każdego przedsiębiorcy, ale
to nie jest produkcja pieczywa, że dzisiaj produkuję razowy, a jutro bułki. I mogę sobie to przestawić w miarę prosto. Nie znam się na piekarnictwie, ale tak to wygląda. To już nawet w tej chwili ja obawiam się to, o co mówisz, jeżeli w tym kontekście tego przestawiania się, tak? Ja nie wiem, co planowali deweloperzy. To teraz ma być teraz wszyscy czekamy na uzupełnienie oferty, prawda? Oczekujemy, że oferta na rynku zostanie przez deweloperów najfajniej, żeby była uzupełniona. Tylko że oni właśnie kończą budowy, czy wprowadzają inwestycje mieszkań, nie wiadomo jakich. Znowu zaczęli te budowy rok, dwa, trzy temu, tak? Ja nie wiem, jakie oni mieszkania zaczęli budować. Teraz może się okazać, że w ogóle te wprowadzane do oferty dzisiaj, one wcale nie odpowiadają temu, na co jest zapotrzebowanie, bo ktoś mógł na przykład budować, nie wiem, no 70-metrowe, tak? Bo nie przewidywał żadnego programu, więc dla tych zamożniejszych, nie wiem, no budował na rozwój, na zmianę. I ja to rozumiem. Ale teraz to co by się stało, gdyby takiego programu nie wprowadzać w ogóle? To co deweloperzy teraz powiedzą, dobra, no nie budujemy, no nie, no też będą chcieli zarabiać, jak każdy biznesmen, każdy biznes, tak? Więc będą dopasowywać się do rynku, no to nie jest fajne. No. Nie mają fajnej sytuacji, ja wiem o tym, ale jak każdy w branży. No. A dlatego uważam, że jeżeli już taki program by był, to on powinien być jakoś odgórnie, nie wiem jak to powiedzieć, przyduszany, tak? Żebyśmy my nie wyskoczyli z ilością kredytów, no tak jak mieliśmy teraz w tym półroczu 2023, nieograniczony, no limit w kredytach. Nie, to powinien być jakiś limit, który będzie w jakiś sposób ograniczał ilość tych kredytów, żeby ten budżet starczył na wiele lat. Moim zdaniem w ogóle nie powinno być programów pompujących pieniądze w popyt i to jeszcze w sposób tak skonstruowanych, że ich konstrukcja powoduje efekt FOMO, paniki i innych rzeczy, bo i gorączki, bo tak działają programy, które mają właśnie jakiś limit, zakończenie oznaczone, jakieś i jeszcze nie mają bezpieczników na przykład i pozwalają na wzrost cen w nieskończoność, no bo na przykład nie ma podanego żadnej ceny metra kwadratowego, zresztą w jednym i w drugim programie. Właśnie, czy było w ogóle jakiekolwiek pytanie tam na tym spotkaniu, czy w nowym programie jest przewidywane ograniczenie ceny metra kwadratowego mieszkania, albo czy jest rozważane, że będzie zwrócone wyłącznie do deweloperów, czy ma być no w założeniach ma być na oba rynki. Na razie mowa była o obu rynkach, aczkolwiek też były głosy, że może lepiej, żeby to zrobić na rynek pierwotny. Ja pytałem o te ograniczenia bardzo ogólnie, czyli nie, że sam metra, tylko po prostu jakieś narzędzia, które to ograniczają właśnie, nie wiem, wystrzał cenowy, ponad normę jakiś, nie wiem, wzrosty. Nie, nic takiego, żadnej odpowiedzi na ten temat. Uważam, że na razie nie jest nic przewidywane, przynajmniej w tych założeniach, które do tej pory poznaliśmy. Czyli bez ograniczeń, bez hamulców dalej. Dlatego jak gdzieś powiedziałem, że dla mnie wpuszczenie taniego pieniądza w przetrzepanym rynku w krótkim czasie, no bo w krótkim, bo przy dobrych wiatrach powiedzmy niech sobie wejdzie ten program w połowie lipca, więc mamy półtora roku do końca 2000, znaczy wejdzie w lipcu, czyli półtora roku, no to co wiem, no przecież my będziemy mieli powtórkę z historii. No to nie jest, no nawet... Nie zupełnie, znaczy ja się nie zgodzę z tą powtórką historii do końca, dlatego że musimy sobie, tak, ja widziałem opinię, gdzie ludzie mówią, że ten program nowy, to będzie kolejne podbicie cen mieszkań o tam 30% i tak dalej. I powiem tak, niekoniecznie. Po pierwsze zależy, jaki mamy rynek. Mamy przecież taką Warszawę, Kraków czy jakieś inne miasta, gdzie po prostu te ceny naprawdę wystrzeliły w kosmos i są ogromne mieszkań, ale mamy mniejsze miejscowości, gdzie... Mniejsze, no Olsztyn, Białystok, tak? Jakieś to ciągle wojewódzkie miasta, gdzie ceny nieruchomości nie są aż takie i nawet w tym programie Bezpieczny Kredyt 2% przecież było widać, są publikacje, jaki procent oferty łapał się w ramach maksymalnego limitu. No w Warszawie zeszliśmy chyba do poziomu, że nawet maksymalny limit to było mniej niż 40% oferty. Jeśli dobrze pamiętam, teraz nie chwytajcie mnie za słowo, a w innych miastach prawie cała oferta mieszkań łapała się w ramach bezpiecznego kredytu. To jest jedno. Drugie, w związku z tym wzrostem cen, który został spowodowany przez bezpieczny kredyt i w związku z tym, że mieszkanie
na start. Potężnie ogranicza możliwości nabywcze singli i par, ale singli w szczególności, to popyt na te małe mieszkania spadnie. Nie ma się co czarować. W Warszawie w tej chwili durne mieszkanie tam jednopokojowe to jest ponad 500 000 zł. Bardzo często, nie wszystkie, ale duża część mieszkań jednopokojowych to jest ponad 500 000 zł. To przepraszam bardzo, skąd ten singiel przy tym, że zarabia 10 000 zł i ma 20% kredytu z dopłatą, to skąd on 200 000, czy tam może troszeczkę więcej, bo to Warszawa, jeżeli wejdzie też to podbicie, o którym mówiłeś, to skąd on ma wziąć na te pozostałe, na ten pozostały kredyt? Po prostu nie będzie miał zdolności. Tomek, ale musisz wziąć pod uwagę, że jak, jeżeli by na przykład trzymać się założeń, to ten kolejny, ten mieszkanie na start, czy ten kredyt na start, on, załóżmy, że ktoś to zbadał i on będzie na 50 000 kredytów, tak? Nie na 100 000, tak jak tutaj, czy tam 90, czy 80, nie wiadomo ile, już rozmawialiśmy, ile to wyjdzie. Więc może to, że tych singli nie będzie, aż tylu mogło skorzystać, to wcale tak nie zmieni tego jakby wizerunku, bo i tak jest ograniczona ilość kredytów. No nie, ale zmieni parę. Ja z tymi parami to bym nie przesadzał, bo para ma 400 000, no to dobra, 100 000 dobiera, ma już 500 000, no już, w sensie może Kraków, Warszawa, znowu to nie jest kosmos. I tak? Nie, ale kupuję, nie, co? Dlatego, Krzysztof, dlatego powiedziałem, że dlatego zauważ, co powiedziałem, po pierwsze zależy w jakiej miejscowości. No tak? Właśnie. To jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie. Ale jakie jest zapotrzebowanie jeszcze? Kto jest? Ale drugie zastrzeżenie, którego nie dałeś mi skończyć, to jest to, że widać wyraźnie, że te małe mieszkania w tych miejscowościach, które wyleciały w kosmos, o tak powiedzmy precyzyjnie, będą miały potężnie ograniczoną liczbę potencjalnych nowych nabywców. No i właśnie zmieni się struktura popytu, bo struktura popytu, jeszcze raz powtarzam, preferuje duże rodziny, tym samym duże mieszkania, preferując rodziny też duże z już posiadające mieszkanie, preferuje przenoszenie się na przykład na rynek domów, co w Warszawie jest dość proste, bo wynosisz się i kupujesz dom pod Warszawą. Pod Warszawą dom w takich łomiankach kupisz nawet za 1 400 000, 1 500 000. To jak masz mieszkanie, które jest warte 900 000 na przykład i jest sprzedaż, no to jak sobie dołożysz kredyt na 0% jeszcze, to spokojnie łapiesz się w tych limitach. To tylko pokazuje to, że też lepiej wiele osób, nie wszystkie, ale część osób stwierdzi tak, Boże, nas jest dwójka, trójka dzieci, przydałby się jeden pokój, ale po co ja mam kupować mieszkanie czteropokojowe w Warszawie, jak dom pod Warszawą kosztuje tyle samo? To może ja kupię sobie dom, wezmę kredyt, wiesz, to jest to myślenie. To będzie oczywiście różnie działało w różnych miejscowościach, jeszcze raz podkreślam, ale zmieni się ten program, zmienia jak gdyby strukturę popytu i preferuje po prostu większe nieruchomości. Ja mam jeden, tak żeby już tam nie przedłużać, ale na to, co teraz powiedziałeś, właśnie tą strukturę i tą możliwość, to zmianę nawet rodzaju nieruchomości na te domy, tak? Fajnie byłoby, jakbyśmy znaleźli podsumowanie efektów tego programu Mieszkanie dla Młodych, bo to tam już to było. I jak, jeśli dobrze pamiętam, mogę skłamać, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do tych, gdzieś znaleźli te dane, że procent tych największych rodzin, które mogły zrobić właśnie to, co ty mówisz, i zostawić sobie jeszcze to mieszkanie, to, bo tam było zostawienie tego mieszkania, to nie chcę, kurde, no nie chcę strzelać, ale mi coś tam świta, że to było 3% wszystkich beneficjentów. Zgadzam się z tobą, ja cały czas się po prostu obawiam, kurde, kredytowy jest przeciwko programowi, no niesamowite. Ale w każdym razie chodzi o to, że te 500 000 000, to jest mniej oczywiście niż w bezpiecznym kredycie w te pół roku, ale te 500 000 000 następne wpompowane w pół roku, no bo to ma być budżet na 2024 rok, tak? Tak to jest przekazywane, no to znowu to jest zastrzyk takich pieniędzy, gdzie
gdzie wszyscy twierdzą, ja pytam teraz, czy jak szybko ten rynek może się odbudowywać ofertowo. No każdy twierdzi, że do lipca on się nie odbuduje. Czyli my nie mamy oferty, dajemy 500 000 000 następne i nieważne według mnie, czy my damy to singlowi, czy my damy trzyosobowej rodzinie, bo rynek nie lubi próżni i prawdopodobnie i tak te pieniądze zostaną wykorzystane. Wiesz, o co chodzi, tak? To znaczy, żeby powiedzieć tak, wyjaśnić widzom, to nie jest 500 000 000 na ten program, który wpłynie na rynek, bo pieniędzy na rynek z takiego programu wpływa znacznie, znacznie więcej, bo to są tylko dopłaty do kredytów. Ja wiem, że niektórzy, mówię to specjalnie, bo niektórzy mówią, Boże, 500 000 000 średni kredyt tam ileś, no to wystarczy na 1000 kredytów i się śmieją z tego. To nie jest prawda. To jest jedno liczenie. Drugie, te 50 000 to jest tak samo dobre przewidywanie urzędników Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jak zrobiono założenia przy bezpiecznym kredycie, gdzie założono, że w 2023 będzie 10 000 kredytów, a w 2024 40 i będą szły one w miarę równomiernie i na to starczy 940 milionów znowu na te dopłaty. To są tylko założenia. To i zbudowane są te założenia, wiesz, to jest taka nauka, ona się nazywa, sufitologia. To ja wiem. Nie wiem, tylko, co to bierzesz po prostu z sufitologii. No to tym bardziej, Tomku, ale pomyśl, to jeżeli teraz było założenie 10, potem 15, 20, tam to się zwiększało, pamiętasz, i wyszło kilkadziesiąt tysięcy, to tutaj z założenia 50, no dobra, no niech będzie, nie wiem, 40, niech będzie 60, bo tutaj takiego może rozjazdu nie będzie z tego 500 000 000, tak? Bo jest jednak ta granica, nie? Bo tam tej granicy nie było, tam można było w nieskończoną ilość tych wniosków przyjąć w tym 2023 roku. Tutaj limit ma być, ale nadal będzie to kilkadziesiąt tysięcy kredytów. Oczywiście no te 500 000 000 to jest uproszczenie, także wejdzie w postaci dopłat, no ale to jeżeli spowoduje, że transakcji kredytowych byłoby więcej o nie wiem, 30-40 tysięcy w ciągu pół roku, gdzie na rynku, gdzie no sam mówię, że nie bardzo w pewnym segmencie jest co kupować. I ale tutaj wiesz, właśnie nie dałeś mi dokończyć, a ja się zgadzam, bo to chciałem się zgodzić z tobą, bo rynek jest oczywiście w wielu miejscowościach jest wymieciony z ofert, z niektórych ofert i ta podaż może się nie odbudować, więc wypływ takiej ilości pieniędzy, nie tego 500 000 000, tylko tej powiększonej o te kredyty, może spowodować również to samo, ale jak powiedziałem, według mnie z zastrzeżeniem, z tym, że będzie to różnie w różnych segmentach, bo ten program w odróżnieniu od poprzedniego, on wyraźnie wskazuje, które segmenty mieszkań są preferowane, a które są w pewien sposób niszczone, czy no, to może złe słowo niszczone, ale które są traktowane bardziej po macoszemu. Dodam też, że wiesz, też ja ostrożny ze wszystkimi takimi prognozami, bo też naprawdę to, co ty mówiłeś, ale co ja też wielokrotnie mówiłem, nie wiemy, jak bardzo program bezpiecznego kredytu wyczyścił stronę popytową, bo jednak sporo osób, to co mówiłeś, w ramach bezpiecznego kredytu kupiło mieszkanie. Sam powiedziałeś, że tych osób nie było stać często by na ten kredyt, na kupno mieszkania, gdyby nie ten kredyt. I też zauważ, w tym programie nowym ci ludzie z gorszymi dochodami, to oni są praktycznie, no powiedziałbym, mają trudniejsze warunki do wzięcia kredytu tak naprawdę niż ci, którzy korzystali z bezpiecznego kredytu, bo to oprocentowanie też jest wyższe. Tutaj mogę jeszcze raz pokazać to takie średnie ważone oprocentowanie, jak wygląda w swoich, w założeniach, w swoich grupach i możecie zobaczyć sobie, jak szybko następuje przekroczenie tego progu, który jest na poziomie 2% w różnych grupach, ile to możesz pożyczyć drożej, taniej niż w dawnym programie. Tak, zgadzam się, ale weź żółtą linię. To jest czteroosobowe gospodarstwo domowe, czyli tam powiedzmy 2+2, tak? I zobacz. Trochę wyżej o jedno, bo tutaj jest 2%, ale nadal mamy 800 tysięcy,
o jedną linię wyżej, tak? I ta żółta się akurat tutaj przecina prawie do mnie. To jest 3%. To jest 3% już. 800 tysięcy. Ale kto powiedział? Oczywiście, bo ty się odnosisz cały czas do 2% i ja rozumiem, tak, że gorzej niż tamto, ale tamten, to co mówiłem, tamten program był przesadzony według mnie. Tam nie potrzebne. Ja nie bronię, żeby było jasne dla słuchaczy, ja nie bronię poprzedniego programu, bo byłem jego krytykiem, tak, i byłoby to źle, gdybym go teraz bronił. Ja tylko, tutaj chciałem powiedzieć, że tutaj na tym odcinku to nie tylko czerwona linia, bo tu również niebieska powinna być, bo single też tutaj korzystają w takim oprocentowaniu i potem mają taki wystrzał i widać, jak prędko oni przekraczają. Ja tylko pokazuję, jak przy jakich kwotach, jakie gospodarstwo przekracza, jak gdyby kredyt ma większe koszty niż ten kredyt udzielany w 2%, bo to nam też pokazuje pewną zdolność w kupowaniu mieszkań, co sobie taki singiel wtedy mógł te w miarę realnie dostać 400 tysięcy na 2%, a tutaj nagle ma 4,25 co najmniej. To jest różnica, prawda? Ale zobacz, ale tutaj dobrze to pokazuje, że najbardziej zbliżone warunki, tak na szybko, do tego, co miał bezpieczny kredyt 2%, to mamy w czteroosobowym gospodarstwie domowym. Bo zobacz, 2% jest przy 600 tysiącach kredytu. No tak. Czyli dokładnie tak, jak nie, to się wpasowuje w to, co było idealne. No, ale mają już 3% przy 800, czyli no dobra, tutaj ale ja w tym wypadku te czteroosobowe gospodarstwo już jest gorzej. Tak no naprawdę, tak, ale pamiętaj, wyraźnie że lepiej mają 5-osobowe gospodarstwa. No dobrze, ale w bezpiecznym kredycie to samo gospodarstwo nie miało szans na 800. Oni musieli uzupełnić, do 800 to musieli uzupełnić wkładem własnym. Jeżeli to gospodarstwo też kupił za 800, i też uzupełni adekwatnie, to mamy identyczną sytuację w tym miejscu właśnie, gdzie strzałkę narysowałeś. Tak jest, lub nawet lepszą. Ale a propos właśnie tego słowa gospodarstwo domowe, to jeszcze mnie interesuje spotkanie z ministrem, czy w ogóle ktokolwiek zadał pytanie, co według ministerstwa ma obejmować definicja gospodarstwa domowego, bo tam widziałem w programach w ogóle ministerstwa, raz jest pisane o gospodarstwie domowym, na slajdach jest napisane o rodzinie, a ja tak uprzejmie informuję, że rodzina i gospodarstwo domowe to niekoniecznie jest to samo, może być, ale nie jest. Poza tym definicji rodziny to jest w Polsce kilka i to już w ogóle budzą dyskusję. Nie, to nie będzie. Tomek, ktoś ci mówi, że będzie ta definicja gospodarstwa domowego. Wiesz, to będzie tak sformalizowane. Ale czy będzie nowa definicja? Bo definicja w ogóle, powiedzieć Państwu, obecna definicja taka gusowska, statystyczna, definicja gospodarstwa domowego to jest zespół osób, które mieszkają razem i się wspólnie utrzymują. Czyli na przykład gospodarstwo domowe to może być rodzina, bo to może być, mogą być to dziadkowie, wnuki, rodzice, czyli trzypokoleniowa, jak mieszkają razem i się wspólnie utrzymują, to jest to gospodarstwo domowe, ale mogą być to również ludzie całkowicie sobie obcy. Znaczy, bezpieczny kredyt miał w swoich definicjach własne określenie gospodarstwa domowego, więc zakładam, że tu będzie podobnie. I zdziwiłbym się, gdyby to gospodarstwo domowe to było coś dużo szerszy, miało zakres niż singiel, para lub małżeństwo. Które? Małżeństwo? Tak, które tam mają dzieci. Tam są napisane o związkach. No mówię. Związek no to nie jest małżeństwo. No dlatego powiedziałem, singiel, para lub małżeństwo i te trzy jakby grupy mogą mieć dzieci. I ja to tak. Związek może być dwie panie, dwóch panów, pan i pani. Zwróć uwagę na stronę ministerstwa, gdzie jest napisane, że płeć nie ma znaczenia. No to ja właśnie o tym mówię, podkreślam to i no, wyjaśniam Państwu, którzy słuchają, żebyśmy dobrze wiedzieli, jakie są ograniczenia. Czyli mogą być na przykład dwie panie, z których jedna posiada troje dzieci, również wpadają pod tą definicję, jak rozumiem. Nie wiadomo, dlatego że w pierwszym tam, w bezpiecznym kredycie była mowa o wspólnych dzieciach. A tu nie wiem, no musimy poczekać na te definicje, bo to
Ja znaczy, myślę, że ja, a właśnie, czy ktoś zwrócił uwagę ministrowi, że w tym programie dyskryminowany jest samotny rodzic z trójką dzieci w stosunku do dwójki rodziców, na przykład wdowiec, nieszczęście się stało, wdowiec, wdowa i on ma gorsze warunki kredytowe, znacznie dyskryminowany jest wyraźnie w stosunku do takiej rodziny pełnej, której żadne nieszczęście nie spotkało, z trójką dzieci, a przecież tak naprawdę, czy ten jeden rodzic jest i ma trójkę dzieci, czy to jest małżeństwo i ma trójkę dzieci, to jedni drudzy pewnie chcieliby mieć co najmniej cztery pokoje, prawda? To już wchodzimy w zupełnie coś innego. Znaczy, no ale pytanie, czy byłoby to było poruszone? Słucham? Nie było. Nie było. Nie. Znaczy nie przypominam sobie naprawdę, bo wiesz, z tych dwóch godzin, ja to wrócę do tego, co mówiłem na samym początku, z tych dwóch godzin o kredycie było pewnie maksymalnie z godzinę. Z tego jeszcze oczywiście część przedstawiało ministerstwo, wiesz, to. A druga godzina to była właśnie o tych ogólnie o różnych rozwiązaniach rynkowych, o różnych programach, o różnych scenariuszach i dlatego tych rzeczy tak dużo nie było. Ale tutaj to, co powiedziałeś, no to jest kwestia zdolności kredytowej, tak? I ja nie wiem, czy to jest, jak to rozwiązać. No. Dlaczego? Rodzic samotny może dużo zarabiać. W ogóle. Przepraszam, to dlaczego mówisz, że jest dyskryminowany? Jak dużo zarabia, to sobie kupi to mieszkanie. No to w tym ale ma wyższe oprocentowanie i ma niższy próg. Gospodarstwo czteroosobowe ma inny próg i inne oprocentowanie niż gospodarstwo pięcioosobowe, więc jest dyskryminowane. No dobrze, ale nie, no to poczekaj, bo ja myślałem, że ty, że ja źle zrozumiałem, bo ja myślałem, że ty porównujesz 1 plus 3 do 2 plus 2 do takiego standardowego. Tak. I tutaj jest dokładnie to samo, no kwestia zdolności i tego zarobków, tak? Warunki kredytowe i limity są takie same. No faktycznie, no. To tak samo, wiesz co, to też dużo pytań jest zadawanych, ale w ogóle na forach, na innych rzeczach, nawet nam, a dlaczego, czy żebyśmy, nawet do mnie, że pan tam jeździ, to niech pan im powie, że ten próg wejścia w kolejne mieszkanie, no załóżmy w to drugie, tak, żeby kupić drugie, żeby nie był przy trójce dzieci, tylko przy dwójce. Dlaczego przy dwójce? Dlaczego czteroosobowa rodzina, czyli 2 plus 2, rodzice z dwójką dzieci, nie mogą sobie kupić większego mieszkania, co oni nie potrzebują. Wiesz, i to jest znowu podobne, nie? Krzysztof, no, od razu ci powiem. Krzysztof, od razu ci powiem, tak się kończy i takimi pytaniami, i takie można problemy mnożyć zawsze, jeżeli program jest nieprzemyślany, zawiera dziwaczne progi i nie myśli o wszystkim. Bo teraz co? Załóżmy, ja podstępnie zadałem o tą rodzica z trójką dzieci, który tak naprawdę dokładnie potrzebuje takiego samego mieszkania, bo zazwyczaj małżeństwo mieszka razem, jak rodzina ta pięcioosobowa, to tej samej wielkości, może różni się zapotrzebowaniem na miejsca na szafy, bo jest więcej ubrań troszeczkę. Ale to już tak załóżmy, mieszkanie powinien mieć takie samo. I powiedziałem o wdowie. Wszyscy powiedzą, biedna wdowa cierpi, trzeba jej pomóc. No a się rozwiodła. I wtedy jest zła, albo ten rozwodnik, facet jest niezdrowy. A poza tym, co to zrobić, jeżeli te osoby, to już kompletnie przykład, tak samo wychowują swoje dzieci. Rozstali się, to była para, nieważne, czy to było małżeństwo, czy związek, mają trójkę wspólnych dzieci i teraz każde z nich ma mieszkanie, do każdego dzieci przyjeżdżają, siedzą pół tygodnia i każde z nich chce kupić sobie swoje mieszkanie. Rozumiem, że minister, nawet nie zadaje ci tego pytania, bo rozumiem, że minister tego nie przemyślał problemu. Czy należy takie dzieci podzielić na pół i to jest półtora dziecka? Tomek, to do tej pory nie jest według mnie wyjaśnione, przynajmniej ja nie znam odpowiedzi w bezpiecznym kredycie. No bo teraz osoba z dzieckiem, były te limity, samo singiel miał 500 tysięcy, osoba z dzieckiem 600. No i teraz mamy małżeństwo, które się rozwiodło, ma naprzemienną opiekę nad dzieckiem. To każde z nich ile może wziąć tego kredytu? Mogło wziąć kredytu? Po 500? Ale dzieci podzielisz po połowie i masz półtora dziecka. Ale dziecko, jeżeli jest naprzemienna, wiesz, że jak jest naprzemienna, to jest u każdego, tak? I teraz idąc takim tymi potrzebami no, mieszkaniowymi, no, jak to dziecko przebiega u tego rodzica, to powinno mieć większe mieszkanie, bo tam jest ta dwójka, jak u tego też, bo też jest dwójka, tak?
I to do tej pory nie jest wyjaśnione, więc na odpowiedź tą, o którą ty też pewnie z przekorą zadałeś to pytanie, to jeszcze poczekamy długo. Znaczy ja chciałem, zadałem to pytanie, bo tych pytań można mnożyć więcej. Oni się rozstali i teraz się zwiedli znowu i ma ktoś inny, inne związki mają i ktoś ma jedno dziecko z poprzedniego, a drugi partner ma dwoje z poprzedniego, czyli jest to para z trójką dzieci, które mają obsługiwać i czy one mogą mieć mieszkanie, żeby je sprzedać, albo dalej idąc to, jak w ogóle jak będziemy teraz zeznawali, ja jestem z tobą w związku i w związku z tym jestem w związku i tak dalej, albo przykład, ja jestem z kimś, chcemy kupić jako para to mieszkanie, ale mieszkanie kosztuje 100 tysięcy, a ta druga połowa ma 600 tysięcy majątku własnego, odziedziczonego gdzieś tam w złotówkach i w zasadzie to ja powinienem wziąć kredyt, więc dlaczego mam kupić to mieszkanie po 50%? Tak, to ten program jest stworzony. Słuchajcie Państwo. Dopóki nie zobaczymy projektu, to my byśmy mogli tak całe dnie, tych pytań będzie kilkaset, bo my tak naprawdę nawet nie wiemy podstawowych rzeczy, tak? I nie zostały one doprecyzowane na tym spotkaniu, czego oczekiwałem. Może nie chciałem, niekoniecznie było zobaczyć gotowy projekt, tak? Ale jakiś, nie wiem, jakiś szersze niż to, co zostało do publicznej wiadomości podane. No to tego jeszcze prędko nie zobaczysz. Będziemy czekali, proszę Państwa, na ten oficjalny... Nie wiem, czy jest, ja tego nie widziałem. Będziemy czekali na oficjalny projekt, po którym nastąpią oficjalne konsultacje. Ja tylko dodam, że to jest proste i dość oczywiste powinno być dla Was. Jeżeli tworzysz jakikolwiek program, w którym stawiasz jeden warunek, to musisz się zastanowić, co z tego warunku wynika i czy kogoś nie eliminujesz. A jak stawiasz przy tym programie tak skomplikowane warunki jak w mieszkaniu na start, to znaczy różne progi, różne oprocentowania, różne prawa, jedni mogą mieć 35 lat, inni nie, jedni mogą mieć, jak od trójki dzieci to jesteś promowany, a z dwójką to już nie jesteś promowany, a twoja żona jest w ciąży i nie jesteś promowany i nie zdążysz wziąć tego kredytu, bo będzie rodziła w styczniu 2026 i już na ten kredyt się nie załapie. Te problemy się mnożą. Im bardziej ktoś komplikuje program, tym więcej pytań mu będzie zadawane i tym więcej powinien znaleźć odpowiedzi i może jest to zachęta do robienia prostych programów. Ja Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do pisania nam w komentarzach, co sądzicie o mieszkaniu na start, czy wiążecie z nimi jakieś nadzieje, czy też po prostu trwoga Was ogarnia na temat możliwości kupna mieszkania. To byłoby ciekawe poznać Wasze opinie. A Krzysztofowi dzisiaj dziękuję w ogóle za to, że był u ministra i nam teraz się tą wiedzą podzielił. Dziękuję bardzo. Cześć, trzymajcie się. Cześć.